Ustawa wchodzi w życie 25 grudnia bieżącego roku. Co ta ustawa wprowadzi? Jest to na pewno ustawa prokonsumencka, czyli konsumentom będzie łatwiej reklamować towary, będzie łatwiej o zwroty towarów, a przede wszystkim skończy się spamowanie, czyli wysyłanie e-maili, otrzymywanie takich e-maili oraz dzwonienie do osób, czyli tak zwany telemarketing. Najważniejsze to, co się zmieni z punktu widzenia konsumenta, to jest to, że nie będzie otrzymywał niechcianych telefonów oraz niechcianej korespondencji e-mailowej. I to jest najważniejsze, ponieważ otrzymujemy tego takiej ilości, że to jest zwyczajnie męczące dla wszystkich i to się skończy. Kara to jest 3% przychodu rocznego firmy. Takie będą nałożone kary, także dla niektórych firm to jest być albo nie być. Podobne regulacje zostały wprowadzone na Zachodzie. Weźmy sobie przykładowo Niemcy. Kilka lat temu zostały wprowadzone podobne ustawy i tam spamowanie oraz telemarketing się skończył. Zwyczajnie tam nie ma czegoś takiego jak spam. Kilka firm dostało, musiało zapłacić karę i poszło to w media i skończyło się to raz na zawsze. Wydaje mi się, że teraz firmy przede wszystkim zaczną dostrzegać klientów, których już mają i dbać o relacje z obecnymi klientami i dowartościowywać tych klientów, wysyłać spersonalizowaną ofertę do tych klientów, a nie masowo próbować pozyskiwać nowych klientów. Więc wydaje mi się, że to jest coś, co się na pewno zmieni. Ta komunikacja będzie bardziej stargetowana do konkretnych odbiorców, będzie spersonalizowana i będzie docierała do potrzeb